Słynący z widowiskowej gry angielski snookerzysta Jimmy White sześciokrotnie dochodził do finału najważniejszego turnieju sezonu w tym sporcie, Mistrzostw Świata. Nigdy jednak nie udało mu się wygrać tego trofeum. Przy ostatniej, szóstej próbie przegrał w ostatniej partii. Pech, niepomyślność, fatum, nie fart. Nie odchodźcie od odbiorników, to nadal kanał o skokach narciarskich. Cześć, z tej strony Adam, witajcie w pierwszym odcinku Panteonu Pechowców, czyli podserii Legend Time, do której zostałem delegowany. W tej podserii pod lupę wezmę zawodników, którzy byli bliscy zdobycia kryształowej kuli, ale z różnych przyczyn nigdy nie zwyciężyli klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Norweskie Orkdal. To właśnie tam, 31 maja 1976 roku, na świat przyszedł jeden z najlepszych norweskich skoczków narciarskich w historii, Roar Ljokelsøy. To właśnie on jest bohaterem pierwszego odcinka, do samego końca walczył on bowiem o kryształową kulę w sezonie 2003-2004 z Janne Ahonenem. Ostatecznie przegrał, ale warto przyjrzeć się sprawie dokładniej, jak niewiele mu zabrakło, by zobaczyć, jak małe detale w skokach narciarskich robią niesamowitą różnicę. Ale najpierw zobaczmy, jak wyglądała droga Norwega do tamtego sezonu. Na arenie międzynarodowej Roar pojawił się na początku marca 1993 roku, kiedy to podczas Mistrzostw Świata Juniorów, które gościł wtedy czeski Harachov, zajął piąte miejsce zarówno w konkursie indywidualnym, jak i drużynowym, dzięki czemu w następnym tygodniu, konkretnie 11 marca w Lillehammer, otrzymał możliwość udziału w zawodach Pucharu Świata. Ljokelsøy po skokach na 104,96 metrów zajął 34 miejsce. Były to jeszcze czasy, gdy do drugiej serii kwalifikowało się 35 najlepszych skoczków. Co prawda 3 dni później w Oslo zajął miejsce pod koniec trzeciej dziesiątki, ale nie zapunktował, gdyż punktowało wtedy jedynie 15 najlepszych skoczków. Jednak już w następnych zawodach w Planicy na blautkowej wylikance Ljokelsøy zdobył swoje premierowe punkty Pucharu Świata. Wraz z Finem Olli Haponenem oraz niemieckim kombinatorem Jensem Daimelem, dla którego były to jedyne punkty w Pucharze Świata w skokach, zostali ostatnimi zawodnikami, którzy swoje pierwsze punkty zdobyli jeszcze w starym systemie punktowania. Chociaż sezon 93-94 rozpoczął 12 kolejnymi konkursami w pierwszej 30 Pucharu Świata, był w cieniu swojego rodaka Espena Bredesena, który w tamtym sezonie, oprócz kryształowej kuli, wywalczył również złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer. Ljokelsøy swój pierwszy niemal pełny sezon zakończył na 17 miejscu, będąc trzecim najlepszym Norwegiem w klasyfikacji generalnej i podobnie wyglądały jego kolejne sezony w karierze. Roar tułał się pomiędzy drugą a czwartą dziesiątką Pucharu Świata, będąc jednocześnie pewnym punktem norweskiej drużyny, której oprócz Bredesena trzon stanowili tacy zawodnicy jak Christian Brenden, Tommy Ingebrigtsen czy Lasse Ottesen, ale z pewnością nie był to złoty okres skoczków z północy Europy. Sezon 2000-2001 był już czwartym kolejnym, w którym żaden z Norwegów nie uplasował się w czołowej dziesiątce Pucharu Świata. W trakcie turnieju czterech skoczni w sezonie 01-02 do dymisji podał się ówczesny trener Norwegów Ludwig Zeitz, a zastępujący go Jan Erik Tryn przegrał na igrzyskach w konkursie drużynowym nawet z Koreą. Ljokelsøy, mimo tego, że zajął najgorsze miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata od 9 lat, konkretnie 35, indywidualnie był najwyżej sklasyfikowanym z Norwegów. Wtedy jedyny raz w historii kolebka skoków narciarskich, Norwegia, nie miała żadnego skoczka wśród najlepszych 30 na koniec sezonu. W trakcie tamtej feralnej kampanii do dymisji podał się nawet dyrektor reprezentacji Roar Stjernen. Totalna zapaść. Ottesen, Bredesen, Brenden pokończyli już swoje kariery, a młodzi zawodnicy, może z wyjątkiem Bardala, nie dawali nawet pojedynczych nadziei na lepsze jutro. Był już 26-letnim skoczkiem, bez zwycięstwa w choćby jednym konkursie Pucharu Świata.
Wśród głównych kandydatów na objęcie stanowiska reprezentacji Norwegii byli wówczas Austriak Toni Innauer oraz Mika Kojonkowski. Ostatecznie postawiono na Fina, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Kojonkowski szybko zdiagnozował problem norweskich skoczków. Ci chłopcy są dobrzy w powietrzu. Fizycznie są lepsi od Finów czy Austriaków. Generalnie mają większe predyspozycje do uprawiania skoków niż większość innych zawodników. Brakuje im jednak wyszkolenia technicznego i siłowego. Te braki są do nadrobienia. Już w trakcie przygotowań do pierwszego sezonu pod wodzą Fina, urodzony w Orkdal skoczek zauważył progres. Myślę, że nadchodzą lepsze czasy dla norweskich skoków, wtórował nowemu szkoleniowcowi Roar. Pierwsza kampania pod wodzą Kojonkowskiego była o wiele bardziej udana niż poprzednie. Roar Ljokelsøy znów okazał się najlepszym z Norwegów w klasyfikacji generalnej, zajmując na koniec sezonu 9 miejsce. Progres zanotowali również inni reprezentanci kraju ze stolicą w Oslo. W zeszłym sezonie dwóch najlepszych Norwegów, czyli Ljokelsøy i Bardal, zajęli kolejno 35 i 36 miejsce. Teraz 35 był Ingebrigtsen, 36 Kimrar Hansen, ale byli oni kolejno 6 i 7 najlepszym Norwegiem w klasyfikacji generalnej. Najlepsze miało jednak dopiero nadejść. Początek sezonu 03-04 nie rozpoczął się po myśli organizatorów. Odwołano połowę z zaplanowanych pierwszych 8 konkursów, a po 4, które rozegrano, na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Świata był obrońca tytułu Adam Małysz. Ex aequo drugie miejsce zajmowali bohater dzisiejszego odcinka, Roar Ljokelsøy oraz Janne Ahonen. Norweg jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia do zwycięstwa w Trondheim dołożył jeszcze wiktorię w Engelbergu, gdzie po 136-metrowym skoku w drugiej serii zapewnił sobie żółty plastron lidera Pucharu Świata na inaugurujący turniej czterech skoczni konkurs na słynnej skoczni w Oberstdorfie. Oczy całego skokowego świata podczas rywalizacji o Złotego Orła były jednak zwrócone w stronę rodaka Ljokelsøya, Sigurda Petersena. Młodszy z Norwegów wygrał 3 z 4 konkursów w turnieju, a cały turniej z przewagą ponad 35 punktów nad drugim Helvartem. Absolutely incredible. I objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ljokelsøy skakał stabilnie, ale daleko mu było do formy jeszcze sprzed świąt. Dodatkowo w klasyfikacji generalnej wyprzedził go jeszcze Ahonen. Kolejnym przystankiem Pucharu Świata po TCS-ie był Liberec. To właśnie tam, pod nieobecność odpoczywającego po przeziębieniu Sigurda Petersena, czołowych Niemców, czy Adama Małysza, rządził i dzielił popularny Maska, który wygrał 2 jednoseryjne konkursy, bijąc przy okazji rekord skoczni. Roar dwukrotnie zakończył zawody w drugiej dziesiątce, powiększając stratę do liderującego Fina. W Zakopanem nastąpiło delikatne przebudzenie skoczka pochodzącego z Orkdal. W niedzielnym konkursie udało mu się nawet skoczyć na najniższy stopień podium. W pierwszej serii jedynego, jak się później okazało, konkursu w Hakubie, Ljokelsøy został wycięty przez warunki, zresztą podobnie jak większej stawki. Przeciwnością natury nie dali się pokonać Finowie Matti Hautamäki i Janne Ahonen, którzy zajęli 2 pierwsze miejsca. Norweg po pierwszych japońskich zawodach zajmował w generalce 4 miejsce ze stratą 264 punktów do Ahonena. Mało kto mógł się wtedy spodziewać, że Norweg włączy się jeszcze do rywalizacji o kryształową kulę. Wtedy jednak wskoczył na swój prime. Najpierw wygrał dwukrotnie w Sapporo, a następnie przede wszystkim dzięki rekordowemu skoku na 223 metry w pierwszej serii na mamucim obiekcie w Oberstdorfie. Później skoczkowie zawitali do Willingen. Tam zwyciężył Janne Ahonen, a Ljokelsøy był trzeci. Co ciekawe, w konkursie drużynowym na Mühlenkopfschanze indywidualnie najlepszą notę miał Roar Ljokelsøy, a jego skok na 148 metrów w drugiej serii był wisienką na torcie tego konkursu. Przerwa na Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich również przebiegała pod dyktando rywalizacji Ljokelsøy, Janne Ahonen. Złoto z Planicy przywiózł Norweg, a srebro Finn. Skocznia w Park City nie przyniosła podium dla żadnego z tych skoczków, natomiast Norweg powoli, lecz regularnie odrabiał stratę do swojego przeciwnika. No i taka sytuacja miała również miejsce podczas fińskiej części turnieju nordyckiego, gdzie Roar dwukrotnie zajął drugie miejsce za biernym Einarem Romorenem.
przed dwoma ostatnimi konkursami Pucharu Świata przewaga Ahonena stopniała do 142 punktów. Co więcej, pierwszy z tych konkursów padł łupem Leo Kelseya, który ze skokiem na 136,5 metra pobił ówczesny rekord Lys Gordbakken. Ahonen był siódmy, co teoretycznie dawało goniącemu zawodnikowi szansę na wyprzedzenie Fina. Koniecznie chce zyskać dużo punktów, kiedy jeszcze sprawa jest otwarta. Przypominam, 142 punkty różnicy między prowadzącym w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata Janem Ahonenem a Ruarem Leo Kelseyem. Przed ostatnimi zawodami Maska miał dokładnie 78 punktów przewagi nad Norwegiem. W związku z tym, że w całym sezonie wygrał mniej konkursów od swojego rywala, aby zapewnić sobie kryształową kulę, nie patrząc na wyniki Leo Kelseya, musiał zająć co najmniej 11 miejsce. Warunki atmosferyczne na Holmenkollenbakken nie sprzyjały zawodnikom, a przede wszystkim widzom tego konkursu. Gęsta mgła utrudniała oglądanie zmagań zawodników. Przed pierwszym skokiem najlepszej dwójki tego sezonu na prowadzeniu w konkursie, pomimo podpórki ze swoją 130-metrową próbą, był ówczesny dwukrotny mistrz olimpijski Simon Ammann. Jako pierwszy z dwójki rywalizujących o kryształową kulę na rozbiegu skoczni pojawił się oczywiście wicelider Pucharu Świata. Zobaczmy, a raczej posłuchajmy. To być może przyszły zwycięzca Pucharu Świata, jest już mistrzem świata w lotach, Ruar Leo Kelsey. Chcą wygrać, on może wygrać. Szybki na progu, gdzieś tam mknie w powietrzu, no i... Czy jest w stanie, patrzę na wiatr, no gdyby skoczył dalej niż Aman, to byłoby wielkie wydarzenie. Jeżeli skoczył dalej jak Rumoren, no to oczywiście przy tych notach 19, 19,5, on może nawet objąć prowadzenie, tylko jaka odległość. Skoczył tyle, ile Rumoren przy wyższych notach i jest teraz liderem. Roar Leo Kelsey skoczył 126,5 metra, obejmując prowadzenie w konkursie. Ahonen, cisza, no i chyba brawa tam na dole. Miał trochę lepszy wiatr na dole, 1,1. I ciekaw jestem, jak mu się udało, 119 metrów. Ahonen skoczył 7,5 metra bliżej i wykonał plan minimum. Ósme miejsce dawało mu na tamten moment kryształową kulę, a w drugiej serii nic się nie wydarzyło. Organizatorzy zawodów zakończyli konkurs, jak i cały sezon, po pierwszej serii zmagań na Holmenkollen. Komentujący tamte zawody Włodzimierz Szaranowicz ocenił wówczas sytuację w następujący sposób. To jest fair. Gdyby była sytuacja taka, że byłby poza dwunastką i traciłby prowadzenie, odwołano drugą serię, wtedy zaczęłyby się spekulacje, domysły. Tak wszystko kończy się fair i Jan Ahonen jest na pewno najlepszym zawodnikiem tegorocznego sezonu. Kryształową kulę zdobył ostatecznie Jan Ahonen z przewagą 10 punktów nad Leo Kelseyem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasłużył na to, bez cienia wątpliwości zasłużył na ten tytuł, ale jak wspomniałem na początku, warto przyjrzeć się temu dokładniej, żeby przekonać się, jak niewiele Norwegowi zabrakło, jak czasem jakiś mały szczegół, jakaś taka mała rzecz może zmienić wiele w sporcie. W sezonie 03-04 rozegrano 23 konkursy indywidualne. Od siódmego aż do samego końca Jan Ahonen był wyżej w generalce od Leo Kelseya. W Hakubie przewaga Fina sięgała już 264 punktów. Jednak od zawodów w Sapporo Ahonen tylko raz okazał się lepszy w bezpośrednim pojedynku od Norwega. Zakończenie sezonu zaplanowano wtedy na 14 marca. Był to jeden z najszybciej zakończonych sezonów XXI wieku. Ba, zakończenie sezonu 2022-2023 zaplanowano na kwiecień. Wracając, gdyby Roar otrzymał wówczas dodatkowy weekend, biorąc pod uwagę tendencje z poprzednich konkursów, można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że odrobiłby z nawiązką te 10 punktów do Ahonena. Oprócz 23 konkursów indywidualnych odbyły się również dwa drużynowe. W nich Leo Kelsey indywidualnie był pierwszy i piąty, Ahonen zaś drugi i czwarty. Gdyby wirtualnie dopisać obu zawodnikom punkty za te konkursy, wówczas kryształową kulę z przewagą 5 punktów zgarnąłby Norweg. W grze Deluxe Ski Jump 4, ustawiając punktację, mamy możliwość wybrać taką, jaka obowiązuje m.in. w turnieju czterech skoczni, czyli według not.
przy takim systemie liczenia więcej punktów zdobyłby Norweg, dokładnie o 28,7 punktu. Co ciekawe, sumując wszystkie odległości z konkursów, jedynie o pół metra więcej przeleciał w powietrzu Ahonen. Różnice są więc niewielkie. Jednak, gdyby dokładnie pół metra mniej w jednej ze swoich dwóch prób na Grosstitlisschanze w Engelbergu skoczył Janne Ahonen, to nie byłby wtedy drugi, a piąty i zamiast 80 punktów do generalki zapisano by mu jedynie 45. Jakże ciekawsza byłaby wtedy sama końcówka tego sezonu, prawda? Rok później Ljokelsej znów zakończył sezon na drugim miejscu za Ahonenem. Wtedy jednak Finn był w wielkiej formie i nie miał sobie równych, notując jeden z lepszych indywidualnych sezonów skoczka w historii Pucharu Świata. W sezonie 05-06 Ljokelsej zajął czwarte miejsce w generalce, a później na stałe wypadł ze ścisłej czołówki Pucharu Świata. Swój ostatni występ w konkursie zaliczył 14 marca 2010 roku, dokładnie 6 lat później i dokładnie w tym samym miejscu, gdzie mógł w mglistej aurze wznieść swe ręce w górę wraz z kryształowym trofeum za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Podsumowując, Roara Ljokelseja z pewnością można zaliczyć do grona pechowców, którym niewiele zabrakło do wywalczenia kryształowej kuli. Pół metra mniej Ahonena w Engelbergu, inny system punktacji, dłuższy sezon, czy też może druga seria w Oslo, albo choćby w Titisee Neustadt, gdzie po jednoseryjnym konkursie był 19. Wszystkie te czynniki mogłyby spowodować zmianę zwycięzcy w sezonie 2003-2004. W tym odcinku to wszystko, jeżeli spodobał Ci się on, możesz zostawić łapkę w górę, suba i wpadajcie też na nasze socjale. Trzymajcie się i cześć!